Powiedzmy sobie szczerze, każdy z was czekał na powrót Fortnite'a. Cześć, ja jestem oczywiście Przemek i w tym odcinku pokażę wam największe, najśmieszniejsze i tak dalej, rage w Fortnite. Jeżeli chcecie wygrać megaboxa lub 1000 V-dolców, to wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, suba z dzwoneczkiem, w komentarzu napiszecie, od którego sezonu gracie w Fortnite i zaobserwujecie mnie na Instagramie, bo tam oczywiście pojawią się wyniki, link na dole w opisie. Jedziemy z tym śledziem. Ludzie wpadają na naprawdę powalone i dziwne pomysły. Nie wiem, co miał w głowie ten chłopak, ale na pewno nie mózg. Po przegranej gierce w Fortnite na telefonie wpadł na błyskotliwy pomysł, aby wsadzić telefon do mikrofali. Całość na dodatek streamował. Do I have to turn the microwave on? Yeah, that's the whole process, yeah. Yes, it charged it. Okay. Nie wiem, co on chciał tym osiągnąć, przecież ten telefon zapewne kupili mu jego rodzice, a teraz to ani sobie nie pogra, ani nie podgrzeje popcornu w mikrofali. Każdy wkurza się, gdy gra nie chce się załadować, ale to nie znaczy, że trzeba krzyczeć tak jak on. No właśnie, przecież krzyk nie przyspieszy ładowania. To tak nie działa. Halo Epic Games, czy mogę prosić bana dla tego użytkownika? Napisz w komentarzu, czy twoim zdaniem on zasługuje na bana. Ech, miło tak wrócić do Fortnite'a i popatrzeć na te krzyki, aż się serce mi raduje, gdy widzę taką głupotę. Wy też chyba za tym tęskniliście. Ten rage to jest mistrzostwo świata. Chłopak już ewidentnie miał dość przegrywania w Fortnite i zaczął walić swoim padem o szafkę. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że chyba nie pierwszy raz mu się to zdarzyło. Popatrzcie, jak ta szafka jest już poobijana. Oj, już nie raz musiał być rajczyk. This game is... Słabe do niczego to jest niepotrafienie przyznania się do przegranej. Fajnie jest ciągle wygrywać, ale trzeba też czasem przełknąć gorycz porażki. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo możesz zostawić subika na moim kanale, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Gorąco zachęcam. Ten Fortnite to jest taki zły, że niektórzy rzucają przez niego pady. Po co rozwalać swój sprzęt gamingowy, za który się zapłaciło lub zapłacili za niego twoi rodzice? Przecież to się mija z celem, bo niby na czym teraz będzie on grał? Chyba ktoś tutaj nie przemyślał swojego zachowania. Szkoda mi tego sprzętu, naprawdę. Mógł przecież spokojnie jeszcze posłużyć. No, kto by chciał takiego padzika i słuchawki za darmo, zostawia łapkę w górę? Wyobraźcie sobie sytuację, w której macie akcję życia w Fortnite i ktoś wchodzi i wyłącza wam monitor, przez co przegrywacie. What the heck? Oj, tutaj to ewidentnie chciał wkurzyć tego gracza. Sam bym się zdenerwował w takiej sytuacji. Oh, great! Great! Akurat ten rage jest trochę uzasadniony i go rozumiem. To musimy przyznać. A cała sytuacja skończyła się pewnie tak, że mama dała szlaban i jednemu i drugiemu na Fortnite. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Zobacz inne moje filmy, które właśnie teraz się wyświetliły. Jeżeli właśnie teraz mnie słyszysz, to znaczy, że odcinek przypadł ci do gustu. Dlatego zostaw suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Pamiętaj o zaobserwowaniu mojego Instagrama przeopbg. Koniecznie. Miłego dnia. Heja.